No i powiem, zapowiada się bardzo ciekawy odcinek. Tutaj mamy bobcata. Bardzo przydatna kopareczka. Tutaj już jakiś fajny jeepek. O kurde. Coś mi się wydaje, że będzie bardzo interesujący odcinek. Zamknięty. Ale fajna terenówka. Tutaj mamy Volkswagena Transportera. Idziemy dalej. Dochodzimy do domu, tylko trzeba znaleźć wejście. Tu są jakieś drzwi. Zamknięte. Również. Dobra, spróbujemy od innej strony. Zobaczymy od tyłu. No tu ewidentnie wszystko jest pozamykane. Kurde, auta wyglądają całkiem fajnie. Tutaj jest jakaś dróżka. Może ona zaprowadzi nas do wejścia? Często tak bywa. Ale klimacik. Nie powiem, że mi brakowało, bo akurat nie jestem z tych, co bardzo lubią śnieg. Ma swój urok, wiadomo. Ale jednak wolę eksplorować w te cieplejsze dni. Kurde, ciekawe, czy uda się wejść. Się nie zapowiada. Okej. Słuchajcie. Chyba dotarliśmy do wejścia. Trzeba przygotować latarkę. I możemy działać. 4 minuty już za nami. A my jeszcze nie weszliśmy do środka. O kurde, zobaczcie, jaka kolekcja kosiarek. I kolażówka. Herkules. Dobra, teraz dostaniemy się do środka. I zobaczymy, co pozostało w tym domu. Wygląda na to, że będzie wszystko. Dalsza część piwnicy nie jest aż tak bardzo wyposażona, a
kilka kluczy zostało, wiertła. Piecyk. W zasadzie dwa. O kurde. Będzie fajnie. Wchodzimy do części mieszkania. Jesteśmy w domu. Zdjęcie rodzinne. CB Radio. Chyba. Tak mi się wydaje. Once. Kuropatwa. Albo jak to mówią, kogucik. O, tutaj co? Jastrząb? Chyba tak. Tu mamy jeden z pokoi. To chyba jest kuchnia. Zgadza się. Wyjście na balkon. Kuchnia wyposażona całkowicie. Jakby ktoś kilka dni temu opuścił to miejsce. Jest tu wszystko. Można też sprawdzić datę na produkcie. Tu akurat nie ma. Dobra, sprawdzimy, może znajdziemy kalendarz. Tu coś jest, ale nie, to nie jest kalendarz. Tutaj mamy. Dom został opuszczony w 2006. To naprawdę szmat czasu. A zobaczcie, że bardzo dużo rzeczy tu zostało. Ale pajęczyny. Pajęczyny oblegają łazienkę. Spróbujemy wejść, żeby nic nie ściągnąć. Pajęczyn żadnych. Mamy tutaj środki czystości higieny osobistej. Head and Shoulders. Jakiś pierścień leży. Tutaj co? Spiżarnia? Być może. Zobaczcie, jaka fajna krajalnica do chleba. Praktycznie wszystko tutaj zostało. To znak, że w tym rejonie nie ma za bardzo dewastacji ani kradzieży. Dom jest nazwany domem szeryfa. Nie wiem, o co dokładnie chodzi. Mówią, że mieszkał tutaj szeryf. Nazwany domem szeryfa. Zobaczcie, ile szkliwa. Wow, ale piecyk.
już troszeczkę inny styl niż w Belgii czy we Francji. Tu chyba ciuchy robocze odblaskowe. Dobra, idziemy dalej. Może się dowiemy, dlaczego nazywany jest ten dom domem szeryfa. Jak wejdziemy w inne pomieszczenia. Piwnica i... Kurde, co tutaj jest? Kask z przyłbicą. Buty pilarza. O kurde, ktoś się zajmował wycinką. Tak, znajdujemy się w garażu. Sporo rzeczy zostało. Między innymi akumulatory. Ktoś sobie chyba majsterkował tutaj. I zgromadził dość sporo przedmiotów. Rodzaju spreje, farby. Zobaczcie, ile kluczy wszystkiego. I tutaj chyba się kończy, tak. Dobra, zejdziemy teraz do piwnicy, a górę zostawimy na sam koniec. Tutaj też wejście do góry. Później odwiedzimy już górną kondygnację. Dobra, a tu jeszcze jakiś ładny piecyk mamy. Idziemy do góry. O kurde. To chyba biuro. Tutaj również. Walkman i kasa. Rogi. Trochę wyposażenia zostało. O kurde, mam jeszcze jedno piętro. Bardzo mnie to cieszy. Wszędzie porozrzucane ciuszki i papiery. Markus. Wszędzie napisy Markus. A tutaj co? Zabawki. Tu jaki ładny, na zdalne sterowanie chyba. Wózek widłowy. I traktorek.
Za oknami pada śnieg. Tak jest, nadchodzi zima. Troszeczkę trudniejsza pora roku dla eksploratorów. Tutaj była chyba sypialnia. Ale już w bardzo złym stanie jest. Dobra, idziemy. Czy tutaj byliśmy? Tu byliśmy, tutaj też. Dobra, idziemy na górę. Tutaj mamy poddasze. Na poddaszu widzę, że też będzie sporo różnych rzeczy. Na samym wejściu narty, jak mi się auto zepsuje, to sobie pożyczę i śmigam na nartach. Stare książki. Zobaczcie, jaki wielki róg. O kurde. Na wypasie. Chociaż ja bym tego do domu nie wziął. O, jakie ładne radio. Szkoda, że już schowane. Ktoś przestał używać i po prostu go schował. No tak. Ale mi się wydaje, że są na prąd. Tutaj coś jeszcze mamy. Ale co to jest? Czyżby nie było mnie w tym pomieszczeniu? Chyba nie. Nie przypominam sobie. Spróbujemy poszukać później. Płyty winylowe. Playdor. Dalej nie wiemy, dlaczego nazywają ten dom domem szeryfa. I nie wiem, czy się dowiemy. O, łyżwy. Chyba figurówki. Tutaj jest piesek, który pilnuje posiadłości. Zostałeś sam tutaj. Niestety nie mogę cię zabrać. O, nawet jest wieża. Dobra. Schodzimy na dół i musimy znaleźć pomieszczenie, które było tam na samym końcu. Dobra. Szukamy tego wejścia konkretnego. Chyba gdzieś. Tędy szliśmy.
musi być tu. A co tutaj jest? Też pozostało trochę rzeczy. Tutaj też wszędzie w szafach. Ale interesuje nas, co jest w ostatnim pomieszczeniu. Kurde, to było chyba jego biuro. Zobaczcie. Ale kolekcja ptaków. Centy niemieckie. Zobaczcie, pfeningi. Stara niemiecka waluta. Jakiś notes. Pudełko po telefonie. Bardzo dużo papierów. Się działo. Po co mu tutaj żuchwa jakiegoś zwierzaka? Pewnie sarny. Januar, februar. Nie ma nic. Ksero. Chyba zobaczyliśmy już wszystko. Taka, zakończymy już eksplorację. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.